gdzie przy okazji informatyzacji, czyli tego wszystkiego, co jest związane z zakupem sprzętu, budową serwerów, sieci, łączności, są dyspozycyjne wobec rządu. Przykład afery Amber Gold bardzo o tym mówi, gdzie zarówno prokuratura bała się podjąć jakichkolwiek działań, wiedząc o tym, że to są ludzie powiązani z Platformą i z premierem, ba, gdzie sędzia sądu okręgowego w czasie prowokacji dziennikarskiej, będąc przekonanym, że rozmawia ze współpracownikiem premiera, uzgadniał z nim skład sądu i terminów. To jest niezawisłe sądownictwo. Próbowaliśmy to zmienić. Próbował to minister Ziobro otworzyć zawody prawnicze. To nie wyszło, ale ta afera, która w tej chwili jest, afera, która jest w wielu resortach i w kancelarii premiera również, musi być wyjaśniona. Boję się, że to jest tylko okres, że to jest wierzchołek góry lodowej. Na koniec chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Oczywiście będę odpowiadał na wszystkie Państwa pytania, jeżeli takowe będą. Obserwujemy ostatnie zachowania, które jako żywo przypominają znane powiedzenie ucieczki z tonącego okrętu. Różnych zwierząt, które tam na tych okrętach butują. Ja widzę teraz, ilu ludzi z Platformy chce się ewakuować. Ostatnio o tym zaczyna przebąkiwać pan były premier Buzek. Odchodzą posłowie, choćby z posłem Gowinem. Zaczyna się wewnętrzna wielka wojna w Platformie Obywatelskiej, bo posłowie na siebie zaczynają. W jaki sposób było handlowanie poparciem przy pomocy określonych stanowisk na Dolnym Śląsku w czasie wyborów, media trochę informowały. Więc wiele osób związanych z Platformą próbuje z tego nieuchronnie idącego na dno okrętu uciekać. Teraz zaczynają opowiadać, że oni przejrzeli na oczy. No ja chcę w to wierzyć, ja jestem człowiekiem wiary i może i ktoś przejrzał na oczy. Trochę trudno uwierzyć, że po 6 latach dopiero. To jakaś trwała zaćma na tych oczach była. Zakładam, że jest to zmiana myślenia, ale obserwujemy polityków, również polityków tu lokalnych, którzy teraz zaczynają mówić, że oni właściwie nie zgadzali się z Platformą. Oni teraz będą chcieli być niezależnymi, bezpartyjnymi fachowcami od jakichś różnych dziedzin. A przecież pamięć mamy i proszę Państwa, byście tę pamięć również zrobili z niej użytek. Jak ci ludzie głosowali, w jaki sposób popierali jedynie słuszną linię, jedynie słusznej partii Platformy Obywatelskiej, popierając Sejmie, głosując i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że naród, my wszyscy powoli dojrzewamy do tego, by czuć odpowiedzialność wspólną, by umieć również wyciągać wnioski, by analizować również grę, która się toczy, robić użytek z pamięci, przypominać różnym politykom, gdzie byli, jak głosowali, jakie decyzje podejmowali. To jest nasze prawo, to jest również nasz obowiązek. Prawo i Sprawiedliwość ma bardzo dokładny program gospodarczy. Dzisiaj pewnie nie będzie czasu, by o nim dyskutować, ale ja jestem przygotowany, jeżeli trzeba, to przyjadą ci, którzy się zajmują sprawami gospodarczymi w Sejmie. Mamy bardzo konkretny program gospodarczy związany z rozwojem zrównoważonym. Nie tylko 8 największych miast w Polsce. Grudziądz się absolutnie do nich nie zalicza. Tak jak chce Platforma Obywatelska, ma się rozwijać. Bo zdaniem obecnego rządu tak zwana koncepcja polaryzacji i dyfuzji, rozwoju polaryzacyjno-dyfuzyjnego opiera się na tym, że 8 największych miast w Polsce ma wchłonąć ogromne pieniądze, również pieniądze unijne, czy w pierwszej kolejności pieniądze unijne. Tam ma powstać dobrobyt, bogactwo, rozwój i ten dobrobyt kiedyś rozleje się po całej Polsce. Czy ktoś w tę utopię wierzy? Myślę, że jest to absolutna ignorancja, również i ekonomiczna.
Ale taką koncepcję Platforma proponuje. My mówimy inaczej. Zrównoważony rozwój, który daje i mniejszym miastom, i miasteczkom, i obszarom wiejskim możliwość rozwoju. Ludzie mają prawo mieszkać tam, gdzie chcą, gdzie jest ich serce, gdzie są ich korzenie. Natomiast wyrównanie warunków życia, wyrównywanie jako proces jest obowiązkiem unitarnego państwa. To jest obowiązek władz, by każdemu w Polsce starać się zapewnić pewne możliwości. Mamy bardzo dobrze przygotowany program. Zapewne on dla Grudziądza byłby jedną z wielkich szans. Narodowy Program Zatrudnienia, w którym precyzyjnie jest to wyliczone, wskazujemy, jakimi działaniami możemy w Polsce ograniczyć bezrobocie. W jaki sposób pomóc firmom, właścicielom firm, w szczególności małym i średnim, przejmując przez pewien okres część składki ZUS-u, część kosztów pracy, bo przecież nie łudźmy się, samymi zaklęciami nowych miejsc pracy nie utworzymy. Jeżeli komuś się to nie opłaca, to miejsca pracy nie utworzy, by zatrudnić kogoś. Albo będzie robił to w szarej strefie, albo na umowach śmieciowych. To musi się opłacać również właścicielowi. I mamy to wyliczone, w jaki sposób na terenach, które szczególnie są dotknięte problemem bezrobocia, a Grudziądz należy do nich poza wszelką dyskusją, tamte pomocy byłyby większe. To wsparcie dla tworzenia miejsc pracy byłoby większe w stosunku do tych terenów, gdzie bezrobocie jest stosunkowo małe. W Warszawie praktycznie bezrobocia nie ma, więc nie widzę powodu, by takie same pieniądze dawać na pomoc tym, którzy będą tworzyli firmy w Warszawie. Natomiast tam, gdzie jest duże bezrobocie, trzeba pomóc. To jest kwestia nie tylko, bo czasami się mówi, że ludzie niech się sami zatrudnią, niech stworzą firmy i się sami zatrudniają. No bez przesady, bo nie każdy ma umiejętności, zdolności, by tworzyć własną firmę i świadczyć jakąś formę usług. Musimy również dbać o te firmy, które będą tworzyły i tworzą miejsca pracy dla pracowników. To jest również, proszę Państwa, wielki program reindustrializacji Polski, odbudowy przemysłów polskich. Przecież my, mówię my, nie czuję się za to odpowiedzialny i nasza formacja, ale na naszych oczach doszło do zniszczenia właściwie wszystkich głównych gałęzi przemysłu w Polsce. Stocznia jest tego szczególnym przykładem, przemysł stoczniowy. Przecież stocznia była w pewnym sensie montownią, na którą pracowało setki zakładów w Polsce. Stoczni nie ma. Ale kwitną stocznie w Niemczech. W Lubece, w Roztoku nie mogą się opędzić od zamówień. A u nas drzewa zaczynają rosnąć na nabrzeżach i w miejscach, gdzie były budowane kadłuby statków. Coś się złego wydarzyło. Musimy odbudować polski przemysł. Oczywiście, Państwo wiecie, jestem przede wszystkim związany z terenami małych miast i wsi. Tym się głównie specjalizuję w Sejmie. Jestem wiceprzewodniczącym Komisji Rolnictwa. Jestem jednym z szefów Zespołu Rolnego Prawa i Sprawiedliwości. Ale przecież doskonale rozumiemy, że wspieraniem czy rozwojem rolnictwa nie udźwigniemy ekonomii kraju. Dobrze, że to rolnictwo jest jeszcze stosunkowo niezniszczone. Bo wydaje się, że i wyrok na nie przyszedł. Między innymi bardzo złe wyniki negocjacji w Brukseli dotyczące pieniędzy dla polskiego rolnictwa. Dramatycznie złe. A się jeszcze z tego próbuje o jakimś sukcesie mówić. Ale rolnictwem również nie uratujemy gospodarki polskiej. Dlatego trzeba odbudować polski przemysł. Również tu w Grudziądzu. To wszystko jest w programie Prawa i Sprawiedliwości. Wsparcie dla młodych ludzi. Problem opieki zdrowotnej, która coraz bardziej jest przywilejem ludzi bogatych. Problem tradycji polskiej, wychowania do patriotyzmu. To nie są puste słowa. Jeżeli mamy się czuć wspólnotą narodową, która wśród wolnych narodów europejskich chce odgrywać istotną rolę, nie być, przepraszam za wyrażenie, popytłem mocniejszym.
nie nawiązywać do dramatycznych okresów polskiej historii, gdzie decyzje o tym, co się w Polsce będzie działo, zapadały w Berlinie albo w Moskwie. Jeżeli chcemy być suwerennym, nowoczesnym państwem, to musimy również czuć się narodem, związanym językiem, kulturą, w dużej mierze również religią. Musimy te więzy narodowe odbudować. Między innymi temu powinno służyć wychowanie do patriotyzmu. Szkoła, odpowiednia rola szkoły, a nie niszczenie tego wszystkiego, co by mogło kształtować świadomość Polaków, choćby przez lekcje historii. Ograniczanie tych lekcji historii, wypychanie niektórych obszarów ze świadomości społecznej. Na to przyzwolenia nie ma. Czekamy na wybory. Jesteśmy przygotowani również do ewentualnych przedterminowych wyborów. Będziemy dobrze przygotowani również do wyborów samorządowych. Tu na poziomie Grudziądza. Wszystkich, którym Prawo i Sprawiedliwość jest bliskie, albo poglądy nasze i idee, które głosimy, są bliskie, zachęcam do współpracy, do pomocy, do wsparcia. Wszystkie ręce są potrzebne. Wszystkie ręce na pokład. Ponieważ Polska tego w tej chwili potrzebuje. Oczywiście partia Prawo i Sprawiedliwość, może też nie będę tego ukrywał, też nie jest partią, w której nie ma konfliktów, gdzie też nie ma jakichś ambicji, gdzie też pojawiają się różnego rodzaju zachowania, których się może trzeba wstydzić, ale wydaje mi się, że standardy, które obowiązują w naszej partii, często może bardzo trudne do zaakceptowania przez poszczególnych ludzi, to są jednak takie, których się wstydzić nie potrzeba. Choćby przykład, zapewne w pytaniach to by padło, naszego rzecznika. Owszem, popełnił błąd. Popełnił duży błąd, ponieważ polityków ocenia się bez porównania ostrzej niż przeciętnego obywatela. Za to, co przejdzie obywatelowi płazem, polityk ponosi karę i koszt najwyższy. Hoffman pożyczył od swojego przyjaciela, który był świadkiem na jego ślubie, to jest bliski jego kolega. Pożyczył kilkakrotnie pieniądze. Nie robił tego pokryjomu. Zrobił to oficjalnie przelewem na konto. Oddał te pieniądze. Jeżeli w danym roku jest przelew i się oddaje, nie potrzeba tego wykazywać w zeznaniu rocznym na koniec roku, bo zeznanie, które każdy z nas składa, jest na 31 grudnia. Jeżeli wcześniej się odda pieniądze, to się nie wykazuje tego zadłużenia. Natomiast od wszystkich pożyczek, również prywatnych, w Polsce trzeba zapłacić podatek. Tylko że wydaje mi się, że nie wiem, czy ktoś jest na sali, kto pożyczając od rodziny na kupno mebli, samochodu, na leczenie, na różne inne problemy, od szwagra, od kuzyna, zgłasza to do Urzędu Skarbowego i płaci od tego 2% podatek. Wydaje mi się, że nie jest to przyjęte w naszej kulturze, w naszej tradycji, ale taki przepis jest. Więc proszę Państwa, Hoffman będzie ukarany grzywną, zwrotem tych pieniędzy. To jest kwota około 1200 zł, od niej narosło odsetki, może w tej chwili jest około 3000 zł. Ale kiedy sprawa została nagłośniona, a nie mam żadnych złudzeń, że została nagłośniona w konkretnym momencie, by zakryć aferę w Platformie Obywatelskiej, by poszedł taki przekaz. Krytykują Platformę Obywatelską za złodziejstwo, za korupcję, ale przecież ten, który najwięcej krytykuje, sam ma coś tam na sumieniu. To wyciągnięto. Hoffman natychmiast zawiesił członkostwo, podał się do dymisji ze wszystkich funkcji. Jeżeli poniesie karę, zwróci te pieniądze, będzie mógł wrócić na stanowisko rzecznika, taka jest decyzja Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości. W tej chwili w imieniu PiS-u będą występowali trzej nasi posłowie, niezmiernie kompetentni. Trzej, nie dlatego, żeby sobie nie poradził jeden z nich, tylko każdy z nich mieszka gdzie indziej w Polsce, bo pan mieszkał w Warszawie, czy w pobliżu Warszawy. Natomiast Andrzej Duda, były współpracownik świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, były wiceminister sprawiedliwości, mieszka w Krakowie, ma żonę, ma małe dzieci.
to też nie ma możliwości siedzieć cały czas w Warszawie. Maciej Łopiński, szef gabinetu prezydenta Lecha Kaczyńskiego, mieszka w Gdańsku. Ma swoje życie rodzinne również, ma swoje obowiązki posła tam na miejscu, na wybrzeżu. Marcin ma stale. Więc proszę Państwa, dlatego jest trzech, żeby sobie wzajemnie pomagać, ponieważ to są dla nich ekstra, dodatkowe obowiązki. Jeżeli Hoffman z tych wszystkich zarzutów się oczyści, jestem to o tym głęboko przekonany, to oczywiście wróci. Kończę, chcę powiedzieć, że jesteśmy przygotowani do odpowiedzialności za Polskę. Często słyszę głos taki, proszę Pana, czy Polska nie jest w stanie agonalnym. Czasami takie wrażenie można odnieść. Do końca nikt nie wie, jakie jest zadłużenie państwa. Platforma zadłużyła Polskę o ponad 500 miliardów złotych. W czasie, kiedy napływały również pieniądze unijne. Zadłużenie budżetu państwa i budżetu samorządów zbliża się do 1 biliona złotych. To są środki, które naród, społeczeństwo będzie musiało oddać. Pan Leszek Balcerowicz, przecież nie sympatyk Prawa i Sprawiedliwości, w centrum Warszawy uruchomił licznik zadłużenia publicznego przypadającego na każdego z nas, na nasze dzieci, na wnuki, tych, którzy już wnuki mają, na każdego obywatela w Polsce, nawet tego, który się dzisiaj urodził. To zadłużenie w przeliczeniu na każdego Polaka wynosi w tej chwili około 24 tysiące złotych. To trzeba będzie oddać. To są zobowiązania państwa polskiego w postaci coraz głupiej zaciąganych papierów dłużnych, wypuszczanych rządowych obligacji, próby sprzedawania resztek, które jeszcze zostały. O tym trzeba, proszę Państwa, mówić. O tym trzeba głośno mówić. I nie ma absolutnie żadnego uzasadnienia, by mówić tak. Tam jest gdzieś ta zła polityka w Sejmie, w Warszawie i ta niepolityczna działalność Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, czy na przykład Grudziądza. To wszystko jest jedno z sobą, jedno z drugim dokładnie powiązane. To jest to samo. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu posłowi Janowi Krzysztofowi Ardanowskiemu. Prosimy bardzo. Ja będę podawać mikrofon. Kto z Państwa ma jakieś pytania, poda mikrofon. Albo pan poseł odpowie, albo ktoś z panów rady, czy pani radna. Prosimy bardzo. Doszło do nas wczoraj w mojej posesji informacje, że byłem na spotkaniu z panem prezydentem Malinowskim, że Grudziądz będzie metropolią dla gminy Dragacz. Jesteśmy w szoku. To jak to? My nie mamy zadłużeń i teraz mamy te 70% niwelować naszymi siedmioma tysiącami dusz długi Grudziądza. No też nie tak, w którym kierunku my idziemy. Tego się nawet nie spodziewałem za komuny, a dopiero teraz to się dzieje. To jest jeden przykład. Drugi przykład. Wydawane koncesje na żwirowni. Mamy 100 hektarów żwirowni, z których tylko 6 hektarów jest posadzony las. Rekultywacji następuje. Reszta są niepozamykane, częściowo czynne, częściowo nie. Próbuję ten temat załatwić. Są nie tak wysokie progi, że nie można tego pokonać. A wydawane są następne przez pana marszałka, fikcyjne. Rzędna jest chroniona wodą pitną, bo mamy 70 kilometrów ujęcia wody, czyli wodociągów. I w tej chwili na zbiorniku 129, który leży również Grudziądz, składowisko odpadów, jak również, które ma być licytowane za 14 tysięcy złotych. 2,5 hektara. A w innej gminie w Polsce firma, która dzierżawiła i narobiła tego bałaganu 200 tysięcy ton śmieci, w innej gminie w Polsce kupuje od wójta za hektar, płacąc
100 milion, milion, przepraszam, milion za hektar płaci. A tutaj za 2,5 hektara przez słupa chce kupić za 14 tysięcy, jest druga licytacja. To wisi wszystko w internecie. Więc w jakich czasach my żyjemy? Ja nie wiem, czy ja jestem w jakiejś bajce nietypowej, czy żyję w świecie realnym. Co się tu dzieje? Nie skończyłem jeszcze o tych żywiołach. W tej chwili jest wydawane pozwolenie, już wydano. Mamy ochronę rzędnej 35, a wydano koncesję na 17 hektarów, gdzie jest rzędna już 32 i została wydana. Czyli 3 metry brakuje, żeby coś kopać, czyli na powietrze. I to wydaje marszałek. No ja nie wiem. Próbujemy temat odkręcić, nie ma z kim rozmawiać. Pisma wracają. Dziękuję uprzejmie. Wyjaśnienie, byśmy zajęli się tą sprawą, jeżeli to jest kompetencja zarządu województwa czy sejmiku. Natomiast odpowiadając na pierwsze pytanie czy sugestie, że gmina Dragacz będzie podlegać miastu Grudziądz. Otóż Komisja Europejska i władze krajowe, czy nawet zarząd województwa przyjęły taką koncepcję, że jednym z instrumentów finansowania w nowej perspektywie unijnej będą tak zwane zintegrowane inwestycje terytorialne. To będzie polegało na prowadzeniu wspólnych inwestycji przez na poziomie wojewódzkim przede wszystkim metropolie i gminy wokół tych metropolii i to są na szczeblu wojewódzkim te inwestycje zintegrowane są obligatoryjne, natomiast na szczeblu regionalnym czy subregionalnym, tak jak na przykład miasta Inowrocław, Wrocławek czy Grudziądz, nie będzie to obligatoryjne. Po prostu jeżeli miasto Grudziądz dogada się z ościennymi gminami na temat jakichś inwestycji, wówczas będą one wspólnie prowadzone. Ale nie ma tu przymusu. To musi być porozumienie tych wszystkich jednostek samorządu terytorialnego. Ale oczywiście w uproszczeniu można powiedzieć, że podobnie jak pan poseł mówił o rozwoju naszego kraju, koncepcji polaryzacyjno-dyfuzyjnej, tak samo niestety w strategii rozwoju województwa jest podobna filozofia, mianowicie tutaj jest nastawienie, czy wręcz powiedziane w strategii, że obszarem rozwoju, motorem rozwoju będzie metropolia Bydgoska-Toruńska, zresztą nie wiadomo czy ona powstanie, ale generalnie te dwa miasta, gdzie ich rozwój będzie determinował cały rozwój województwa. My się na to nie godziliśmy, aby właśnie metropolia była tutaj najważniejsza. Chcieliśmy, aby strategia miała cel główny, zrównoważony rozwój całego województwa z naciskiem na obszary niedorozwinięte do tej pory. Mianowicie chodzi tutaj o obszar południowo-wschodni, czyli mam na myśli województwo wrocławskie i właśnie Grudziądz. Jest co prawda w strategii ujęty Grudziądz i Wrocławek jako obszary tak zwanej strategicznej interwencji. Niemniej jednak, instrumenty, jakie będą kierowane na te obszary, będą takie same jak wobec innych terenów i mało tego, na funkcjonowanie czy jakieś preferowanie tych obszarów muszą się zgodzić pozostałe samorządy. To jest jakieś kuriozum. Wówczas trudno się zgodzić, że trudno będzie uzyskać pozwolenie na lepsze finansowanie na przykład Grudziądza czy Wrocławka, bo Toruń i Bydgoszcz zgłoszą weto, czyli do Wrocław. Także takie są zapisy w strategii i w związku z tym, że ta filozofia strategii jest podobna jak w kraju preferowana przez obecną koalicję rządzącą, głosowaliśmy przeciw tej strategii, bo już obserwuję, że w tej perspektywie finansowej, która się kończy, kończą się i środki unijne będące w dyspozycji województwa, najwięcej skorzystały te największe miasta. Dlatego też obawiam się, że w przyszłej perspektywie może być to samo i chcemy zrównoważonego rozwoju. Także jeśli chodzi o te, czy gminy ościenne będą wchłonięte przez Grudziądz, to też zależy od postawy tych gmin. Po prostu jeżeli Państwo będziecie się godzić na wspólne inwestycje, bo jest taki instrument i
prawie 200 milionów będzie właśnie na te zintegrowane inwestycje terytorialne, no to trzeba jasno określić warunki, żeby rzeczywiście korzyść była również dla tych gmin, a nie tylko dla grudziąca. Bo to wtedy będzie właśnie to, co Pan powiedział, metropolia grudziącka, prawda? Natomiast korzystając z okazji chciałem powiedzieć szerzej troszeczkę na temat funkcjonowania samorządu województwa. Otóż, jak Państwo wiecie, tak jak w kraju, podobnie i w naszym województwie politycznie rządzi Koalicja Platformy Obywatelskiej z Polskim Stronnictwem Ludowym. Na 33 radnych w sejmiku mają zdecydowaną większość, bo 21. Platforma ma 16 radnych, PSL 5. Klub Prawa i Sprawiedliwości liczy 6 radnych i klub SLD również 6 radnych, czyli jesteśmy w opozycji, aczkolwiek w poprzedniej kadencji 3 lata współrządziliśmy województwem i jeżeli my niecałe 3 lata, niecałą kadencję, prawda, bo powiedzmy byliśmy wtedy być może potrzebni marszałkowi, bo no, wtedy rządził Prawo i Sprawiedliwość, rządziło kraju w 2006 roku, więc no potem już mniej byliśmy być może potrzebni, tak się stało. Natomiast teraz jesteśmy w opozycji, ale jednak pilnujemy spraw dotyczących właśnie terenów takich jak Grudziądz czy Włocławek, czy mniejszych gmin. I powiem tak, że województwo zajmuje się no praktycznie wszystkimi dziedzinami życia społeczno-gospodarczego, bo prowadzimy i szpitale wojewódzkie, akurat Grudziądz tutaj ma czy szpital miejski, ale regionalny, tak, ale no, organem założycielskim jest miasto Grudziądz, prawda? Natomiast prowadzimy również oprócz tego szkoły takie ponadregionalne typu medyczne, specjalne ośrodki doskonalenia nauczycieli i tak dalej. Również mamy instytucje tego typu jak biura planowania przestrzennego, gospodarki wodnej, melioracji. No szereg takich instytucji o zasięgu regionalnym i siedziby tych instytucji są w Toruniu, Bydgoszczy, ale częściowo też i we Wrocławku. No, prowadzimy instytucje kultury, te o zasięgu wojewódzkim, typu teatry, opera nowa w Bydgoszczy, biblioteki pedagogiczne, biblioteki miejskie wspólnie z miastami Toruń i Bydgoszcz. Oczywiście też rozdzielamy środki, no, te, które są w gestii samorządu województwa. Są to setki milionów, jeśli nie miliardy, w przyszłej perspektywie finansowej europejskiej 2014-2020. Stąd to jest tak bardzo istotne właśnie kto te środki rozdziela, bo i w jaki sposób. I do tego służą właśnie programy operacyjne, największy regionalny program operacyjny, gdzie określa się ile środków na poszczególne dziedziny się dzieli na inwestycje, i w postaci projektów kluczowych, czyli takich, gdzie nie trzeba występować w konkursach i w trybie konkursowym. I tutaj jest bardzo ważna rola również władz poszczególnych samorządów, bo podczas, trwają właściwie teraz konsultacje tego regionalnego programu operacyjnego. Jest część już opracowana dotycząca poszczególnych osi, chociaż właśnie jeszcze nie wiadomo, jak ostatecznie te ZIT-y, czyli zintegrowane inwestycje terytorialne będą umiejscowione, czy to będzie osobna oś, czy będzie rozdzielone to w poszczególnych innych osiach. W każdym razie warto zajrzeć na stronę Urzędu Marszałkowskiego i przeczytać, jaka będzie alokacja środków i jakie będą poszczególne dziedziny, w których będą mogły aplikować poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, ale także również i przedsiębiorcy. W każdym bądź razie, tak jak powiedziałem, my głosiły. To wcale nie znaczy, że no my głosujemy się przeciwko tym projektom.
tak jak powiedziałem, głosowaliśmy przeciwko filozofii tej strategii, bo chcemy zdrowego rozwoju. Niemniej jednak w trakcie konsultacji zgłosiliśmy szereg własnych projektów, zarówno do tak zwanego kontraktu terytorialnego, jak i do strategii. I teraz powiem, czym się różni ten kontrakt terytorialny od strategii, bo to są dwa główne źródła finansowania inwestycji, największych inwestycji w województwie, od których dużo zależy. A więc kontrakt terytorialny jest to kontrakt podpisywany tak naprawdę z rządem na inwestycje te największe, kluczowe dla województwa. I tutaj mogą być z tego finansowane na przykład remonty, budowy dróg wojewódzkich, remonty uzdrowisk, mogą być finansowane takie rzeczy jak budowa stopnia wodnego na Wiśle, czyli takie o strategicznym znaczeniu dla województwa. Ale żeby się one znalazły w programie, w tym kontrakcie terytorialnym, no muszą być wynegocjowane z rządem i sejmik województwa na wniosek właśnie klubu radnych PiS doprowadził do nadzwyczajnej sesji sejmiku województwa, na których dopiero mogliśmy zgłaszać te nasze propozycje i wiedzieć, jakie są propozycje zarządu, bo zarząd nam wcześniej nie przedstawił wówczas tego projektu, tak zwanego mandatu negocjacyjnego, czyli tych propozycji zarządu województwa w stosunku do rządu, czyli to, co chcielibyśmy, żeby było w województwie robione. I udało nam się kilkanaście rzeczy tam do tego wprowadzić. Między innymi, jeśli chodzi o Grudziądz, do tego kontraktu terytorialnego udało nam się wpisać budowę nie basenu, ale tutaj geotermii, rozwój właśnie w oparciu o źródła termalne. Ponadto będzie też remontowany dworzec PKP. No, natomiast do strategii udało nam się wpisać również modernizację drogi kolejowej 207 z możliwością jej elektryfikacji. Bo to uważamy też jest bardzo istotne połączenie. Jest to również marszałek województwa ciągle mówi, że chce, żeby wszystkie miasta miały połączenia właśnie ze stolicą województwa Toruniem i Bydgoszczą, natomiast jakby sam zapomniał o Grudziądzu troszeczkę i tutaj muszę pochwalić właśnie kolegę Wiesława Żurawskiego, który praktycznie na każdej sesji składa interpelację dotyczącą właśnie tej drogi i w ogóle Grudziądza. Także te dwa dokumenty będą podstawą do finansowania inwestycji w naszym województwie. Ten regionalny program operacyjny, który jest obecnie konsultowany, on jest teraz pomieszany. Są zarówno właśnie będą tak zwane inwestycje twarde z RPO, jak również tak zwane miękkie, czyli te szkolenia różne i tak dalej, z tak zwanego kapitału ludzkiego, z Europejskiego Funduszu Społecznego. Te pieniądze będą wymieszane troszeczkę, chociaż w różnych osiach, ale będzie można inwestycje na przykład rewitalizacyjne miast i miasteczek łączyć, czyli rewitalizować nie tylko infrastrukturę, ale jednocześnie prowadzić jakieś właśnie no, działania rewitalizacyjne w aspekcie społecznym. Nie będę szczegółowo omawiał, bo rzeczywiście no, jest to materiał bardzo szczegółowy. Zachęcam, żebyście Państwo mogli zajrzeć na stronę Urzędu Marszałkowskiego. Jest tam projekt, można sobie poczytać. Ja chcę tylko podkreślić, że dużo zależy od tego, jakie inwestycje zgłasza poszczególny samorząd właśnie do tego regionalnego programu operacyjnego, czy tam do strategii. Nie wiem dlaczego, ale na przykład prezydent Grudziądza, przynajmniej nie spotkałem się, żeby zgłosił jakieś propozycje dotyczące dróg, czy wojewódzkich, czy krajowych, przebiegających przez Grudziądz. Nie wiem, czy rzeczywiście ten stan dróg w Grudziądzu jest tak zadowalający, bo na przykład, jeśli chodzi o Włocławek, bo tutaj te dwa miasta jakby się porównuje. Wiem, że Włocławek się porównuje do Grudziądza, Grudziądz do Włocławka. Dla Włocławka jest specjalny właśnie w strategii i w kontrakcie terytorialnym
zadanie dotyczące inwestycji drogowych mających wpływ na rozwój Wrocławka. Tam chodzi o dwie drogi krajowe, jeśli chodzi o kontrakt wojewódzki i inne drogi, jeśli chodzi o strategię województwa. Jeśli chodzi o Grudziądz, nie widzę tego, czyli nie wiem, wydaje się, że prezydent nie zgłaszał podczas konsultacji społecznych takich wniosków, żeby zawrzeć to w kontrakcie terytorialnym albo w RPO wynikającym ze strategii rozwoju województwa. To nas martwi, ponieważ jest w regionalnym programie operacyjnym szereg projektów tak zwanych kluczowych i tutaj każde miasto na poziomie regionalnym, takie jak Grudziądz, Wrocławek, Wrocław, ma pewną pulę środków właśnie wynikającą z przydziału tych projektów kluczowych. Nie trzeba wtedy startować w konkursach. To są pieniądze, można powiedzieć, europejskie, podane na tacy. No trzeba mieć jednak jakiś tam wkład własny. Być może Grudziądz nie ma tych środków na wkład własny, stąd może tych mało tych propozycji, wniosków do kontraktu, czy do strategii, do RPO. Nie wiem, to tutaj radni mogą się na ten temat wypowiedzieć. W każdym bądź razie no, zauważyliśmy, że nie było takich wniosków. My to, co mogliśmy, zgłosiliśmy, ale na przykład inwestycji drogowych nie możemy miejskich zgłaszać bez zgody oczywiście zarządcy tych dróg. Natomiast takie rzeczy jak dworzec, czy geotermię, czy drogę kolejową, to jak najbardziej mogliśmy zgłosić. Tak więc tutaj myślę, że radni będą mogli spytać pana prezydenta, jakie inwestycje zaproponował do strategii, do kontraktu wojewódzkiego i dlaczego akurat te, a nie inne, czy po prostu dlaczego nie wystąpił. To może tyle, poprosimy o pytania. Przez pana posła i natury politycznej mniejszej wagi, bo regionalne tutaj obejmujące nasze województwo. Może w tej mniejszej rangi chciałem się spytać o słynnego przewoźnika, który już praktycznie całe województwo nasze ma, o Arrivę. W oparciu o co, za co i na skutek jakich działań ta Arriva weszła, bo to, co się obserwuje teraz, cały program, przepraszam, cały rozkład jazdy jakoś nie bardzo dopasowany jest. Przykład, weźmy Laskowice Pomorskie, weźmy Jabłonowo Pomorskie. Pociąg przyjeżdża do Laskowic o określonej godzinie, 5 minut przed tym wyjeżdża do Grudziądza. Nie wiem, jeśli takowy plan jest, rozkład jazdy, to po co w zasadzie to jest uruchamiane? Bo ja nie widzę sensu. Tym bardziej, że to jest już spółka niemiecka, która zaczyna wchodzić, wszystko chce przejmować, bo i cargo chce przejąć, czy nawet przejęła, ileś rzeczy zostało przejętych, o których się nie mówi i po pewnym czasie się okaże, że wchodząc do pociągu będziemy musieli mówić guten Tag, a nie dzień dobry. Ja nie wiem, no ale no niestety z kolejarzami rozmawiałem, to jeszcze mnie zaskoczyli bardziej. Nie chcę tego powtarzać, nie z tego znaczeniu, że wstydzę się tego, ale być może to była zwykła plotka. Albo pan konduktor w celach rozrywkowych powiedział. Teraz do pana posła. Wiem, że trudno omówić tutaj cały plan rozwoju, no bo ogólnie się mówi, mamy plan. Onego czasu, proszę źle mnie nie zrozumieć, onego czasu PO to samo mówiła, mamy pełne szuflady planów, jak to mieli co pokazać PiS-owi. Ociągali się przez pół roku, nic nie było, nic nie było, nic nie było. Ja po prostu chciałbym takie pytanie zadać. Zakładajmy, czy załóżmy, albo co będzie w przypadku takim, jak PiS przejmie władzę. Czy szpitale powrócą ze spółek prywatnych, czy wręcz z prywatnych rąk do pierwotnej? Pani Sawicka, pan Kaczmarek, Tomasz, jeśli dobrze kojarzę. Czy banki będą odkupione? To znaczy, ja wiem, że od razu nie.
Czy ludzie, którzy doszli do majątku w sposób nieprawny, no bo przecież ogólnie, może nie wszyscy wiedzą, ale na pewno prezydium się orientuje, wielkie fortuny powstały nie z niczego. Ciotka z Ameryki nikomu nic nie przysłała, z Księżyca nikomu nie skakowało. To są rozgrywki z niestety służb specjalnych. I to tak popatrzmy, pierwszy lepszy pan Kulczyk, służby specjalne, TVN służby specjalne, pan Solo służby specjalne, pani Monika Olejnik służby specjalne, więc co my z tego mamy? Inne fortuny. Pierwotne filmy Polonijnie tak zwane, no wszystko jest przygrywka i rządzenie ze służb specjalnych. Czy po prostu nie możemy wziąć przykładu? No to nie jest jedyna może rada, bo ja nie mówię i nie radzę tego, tylko po prostu pod rozwagę. Przykład premiera Węgier, pana Orbana. Potrafił sobie poradzić, oczywiście sam nie da rady, bo niestety jednostka niknie, nawet nie jest zauważalna, nawet nie jest słyszalna, bo musi mieć pewne poparcie. No, pan Hitler też by nic sam nie zdziałał, przepraszam, gdyby nie było poparcia iluś tam obywateli. Wie pan, no, mówienie takie, że rozwój taki, no ja rozumiem, no przecież te fortuny gdzieś 500 miliardów złotych rocznie, tak wyczytałem, wyprowadzanych jest z Polski. Co się będzie działo, czy ewentualnie jakie zabiegi będą ku temu, żeby tą tamę zatrzymać. Dlaczego banki w 90 ponad 5%, czy koło 90%, bo różne są szacunki, zarabiają na nas, a nasze polskie banki, które zostały sprzedane, nie wiem, ktoś głową uderzył w mur i podpisał sprzedaż, zarabiają na tym. Wszyscy zarabiają. Mienie 65 miliardów dolarów, które ponoć mamy wrócić rodzinom żydowskim mieszkającym w USA. Pan Tusk się godzi, nie wiadomo skąd. Ponad 1 bln złotych zadłużenia jest. No i ja tu nie bardzo rozumiem, że... I w ten czas ten program, który posiada PiS, pan poseł powinien przynajmniej nam troszeczkę przybliżyć, co z tym fantem będzie zrobione. Stocznie, tak pan wspominał. Jedno miejsce pracy generuje 8 miejsc pracy, przynajmniej generowało, 8 miejsc pracy w Polsce. To zostało przetracone. Żeby zakamuflować, stworzono jakiegoś inwestora z Kataru, czy nie wiadomo z czego. Oczywiście to wszystko fikcja, to wszystko działanie służb było. No niestety, no, do porządku trzeba to doprowadzić. Ja wiem, no program, no ale no chciałbym bardziej jakiś może konkretniejszy, przynajmniej w którym kierunku to będzie szło. No bo przecież trudno mówić o ogólnym takim rozwoju, skupiając się na tym jakimś szczególe. Ja zawsze taki głupi przykład przytaczam. Jeśli chcemy wycieczkę zrobić, to pierwszy się pytamy, czy ta wycieczka ma się odbyć, a nie kłócimy się, w jakich butach kierowca będzie jechał, albo w jakiej czapce. Bo to jest absurd. Nie wiem, no tutaj nie chciałbym rozwijać, bo prawdopodobnie także inni chcieliby głos zabrać. Natomiast miałbym jeszcze wiele zapytań z tego względu, że tymi sprawami się zajmuję. Interesuję, jako że dobro Polski leży mi na sercu. Jestem już starszego pokolenia, no niestety nie młodszego. I z pewnych źródeł można korzystać, można i powinno się korzystać. A już nie chciałbym więcej mówić dzisiaj, no ale niestety nie będziemy mogli oglądać w telewizji i występuje pani mecenas Elżbieta Barys, która będzie omawiała sytuację naszą polityczną i nie tylko polityczną. Bardzo pięknie mówi. Pan poseł na pewno wie, kto to jest. Dobra, ja... 100 milionów przeznaczamy na
przewozy regionalne. Nie spółkę przewozy regionalne, tylko generalnie na przewozy w obrębie naszego województwa. I na naszym terenie działają rzeczywiście dwie spółki, które są przewoźnikami regionalnymi, czyli spółka Odłam PKP Przewozy Regionalne i spółka Arriva. I te dwie firmy przystępują do przetargów na te przejazdy regionalne. I ostatnio właśnie spółka Arriva rozszerza swoją działalność, bo wygrała przetargi również na przejazdy na liniach już zelektryfikowane. Do tej pory były to tylko linie nie zelektryfikowane. Teraz już wchodzą również na te zelektryfikowane, między innymi z Torunia do Kutna, no właśnie nie do Kutna, bo do granic województwa. I to składają sobie interpelacje, bo rzeczywiście pociągi Arriva mają dojeżdżać tylko do granicy województwa, nie do Kutna, a więc co z tymi pasażerami, którzy chcą się przesiąść w Kutnie do Łodzi czy do Warszawy. Więc nie wiem, jak to w końcu wyjdzie. Marszałek twierdzi, że tego odcinka 18 chyba kilometrowego od Kalisz Kujawskich do Kalisz Kujawskich do Kutna. Nie wiem, jak to się zakończy, jeśli nie dogadają się marszałkowie. Jako klub Prawa i Sprawiedliwości złożymy wniosek do budżetu, żeby z budżetu województwa sfinansować jednak te przejazdy do Kutna, ewentualnie żądać zwrotu od marszałka województwa łódzkiego. I teraz powiem tak, dlaczego te pociągi tak się, nie ma korelacji. Jest rywalizacja między tymi dwoma spółkami, podmiotami niestety. I być może robią sobie troszeczkę na złość. W każdym razie z roku na rok my coraz więcej finansujemy, a jakość tych usług jest coraz gorsza. Dlatego mam nadzieję, że w przyszłej kadencji, bo w tej pewnie się już nie da, będzie stworzony program rozwoju transportu w naszym województwie i w naszym programie znajdzie się coś takiego, żeby te wszystkie połączenia były skorelowane. Mało tego, żeby, ponieważ nasze województwo również jest właścicielem spółki Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy, czyli dawne PKS z Torunia i z Wrocławka i Nowrocławia, Brodnicy i Lipna, czy duża część województwa. W związku z tym można tak skorelować te połączenia, żeby do danej miejscowości dojechać na jednym bilecie, co jest istotne. Moim zdaniem, bo w tej chwili ten bałagan jest na kolei, ale no, powinno być tak jak w wielu krajach, że czy to jest pociąg, czy tym bardziej, że będzie to nasz województwa środek transportu, to można ten bilet po prostu do danej miejscowości powinien być jeden, a nie kilka na poszczególne odcinki. Także będziemy chcieli, żeby powstał program rozwoju transportu, w którym będzie jasno określone, a być może nawet, no tak zapowiada przynajmniej marszałek, że tak jak inne województwa, te przewozy regionalne będzie stworzona osobna jakby spółka wojewódzka. Chociaż na Śląsku to nie wypaliło na początku, ale być może to będzie wtedy tańsze i rzeczywiście samorząd województwa będzie odpowiadał wtedy za te przewozy, bo w tej chwili tylko płaci, a większego wpływu nie ma, bo przewozy regionalne, które jeszcze w naszym województwie mają większość tych przejazdów, ale tak jak powiedziałem, coraz mniej, bo Arriva już wygrywa przetargi, jest uwikłana w tą całą spółkę na terenie całego kraju, stąd właśnie też może te kłopoty i obniżenie jakości usług. Zobaczymy, jak to będzie. Panie Zbigniewie, chcę tylko dopowiedzieć to, co Pan Przewodniczący powiedział, że teraz będą już skorelowane połączenia kolejowe, dlatego że na trasie Jaworzno-Laskowice będzie już Arriva jeździć, co jest oczywiście dla kolejarzy tragedią, bo to rodzi zwolnienia, przewozy regionalne upadną prawdopodobnie, no ale taka jest decyzja marszałka i zarządu województwa, że Arriva wejdzie i do Jaworzno-Laskowic, i do Wrocławka,
i do Inowrocławia wszystkie te linie będą już obsługiwane, nawet elektryczne, przez firmę Arriva, co jest oczywiście tragedią dla kolejarzy. Kiedyś wielki błąd popełnił sejmik, a szczególnie marszałek Aframowicz, który sprowadził tutaj Niemców do Polski, a teraz my ponosimy tego konsekwencji. Jeśli można, to jeszcze uzupełnię wypowiedź kolegi przewodniczącego Jarionowskiego. Otóż na ostatniej sesji pytaliśmy jako radni marszałka w sprawie połączeń kolejowych i został marszałek zobowiązany do przedstawienia w formie pisemnej, jakie będą postanowienia. Również w kwestii tej korelacji, o której pan powiedział, że często jest tak, że pociągi lokalne przyjeżdżają, nie ma korelacji dalszej kontynuacji rozkładu jazdy. Również ta kwestia, która dotyczyła właśnie tego odcinka pomiędzy Kaliskami a Łodzią, wysłuchaliśmy na ten temat opinii dyrektora do spraw infrastruktury w województwie i tak jak już mówiłem, mamy otrzymać wiadomość, jakie są uzgodnienia w związku z powyższym. Terytorium działania i jakość, czy zakres działania mówi, słuchajcie, ustawy wyższego rzędu mówią to, to i to konkretnie. Będzie jeden wspólny koordynator, który musi koordynować, bo 10 nie może, wyjść zasady, gdzie kucharek 6, tam nie ma co jeść. Jeden koordynator, trzeba się podporządkować. Jeśli nie, zostanie koncesja. Ja mówię przykładowo, tak samo jak w Polsce. Wypadek na morzu, ratownictwo okrętowe sobie, marynarka wojenna sobie, ten na urlopie, tamten na urlopie, statku nie można wysłać. Ameryce, jeden ośrodek, obojętnie, marynarka wojenna dostanie głos alarmu, marynarka wojenna nie sprzeciwia się, nie ma, że dowódca na urlopie, a ten nie wiadomo co, wysyłany jest, inne statki wysyłane są, bo taka jest potrzeba, tak koordynator, a u nas niestety. I teraz tak, jest pociąg, daję przykład w Berlinie, jest pociąg, sobota czy piątek, już nie pamiętam, stoję na peronie, masę ludzi, bo to z kajakami, rowerami, komunikat, trzeba poczekać, będzie doczepiony jeden czy dwa wagony. A u nas co było? Nic. Bo ten władny kolejarz czy zawiadowca stacji, nie wiem, czy on władny jest, czy niewładny. Jeśli będziemy zrzucać, bo spółka tak działa, a tamta tak działa, a my na to zezwalamy, bo mówimy, bo takie są przepisy tej spółki. No chwileczkę, spółka może mieć przepisy dotyczące własne jakości usług, czystości pociągu. Nawet się śmiano, jak ja mówiłem, że w niemieckich pociągach jest strzałka, w którą stronę do ubikacji się idzie. Jak ja mówiłem kolejarzowi, to się śmiał ze mnie. No ale to nieistotne. Natomiast wszelkie inne przepisy wyższego rzędu dotyczące korelacji czy synchronizacji powinny być jak gdyby nad tymi spółkami, a nie, że ten nie, ten nie da pociągu, on pojedzie pusty, a pasażer ma wyjść, bo jemu nie wolno zabrać pasażera. Tak gdzieś było, gdzieś w okolicach Lipna. On dalej sobie pojechał, pusty pociąg. A co tam ci mieli zrobić? No dali kolejarzowi w łapę gdzieś dychę, czy tam dwie dychy, nie wiem, pojechali. No to chyba nie jest ten poziom cały. Dobra, ale tak, ja tam dziękuję, mówię, narzekam, ale wie pan, o to się rozmawia, żeby przybliżyć pewien. Państwo, to jest bardziej złożony problem. Otóż proszę zauważyć historycznie, że to właśnie rząd przed laty wydzielił, całkiem niepotrzebnie zatomizował polskie koleje państwowe, wydzielając spółki pospołeczni. Dlaczego tak było? Przecież wiemy, że nie dla usprawnienia jakości transportu publicznego, tylko dlatego, że każda spółeczka ma swojego prezesa, ma swoją radę nadzorczą, czyli takie znakowe partyjne się porobiły. A dzisiaj widzimy, że w poszczególnych województwach to działa, przepraszam za kolokwializm, jak na prywatnym folwarku, gdzie każde województwa z jednej strony liczą koszty i ścinają te koszty, a z drugiej strony wpuszcza się obcego narodowego przewoźnika, dla którego liczy się biznes, realizacja swoich ekonomicznych dążeń, a na pewno nie strategia, żeby to dobrze funkcjonowało dla poszczególnych obywateli. I to jest odpowiedź. Natomiast no, dla nas akuratnych jest bardzo niepokojące, że rynek w kujawsko-pomorskim przewozów kolejowych zaczyna być dominowany przez zachodniego przewoźnika. I nie jest nam to obojętne i dlatego też nie będziemy biernymi recenzentami poczynania pana marszałka, jak i zarządu województwa.
jaki model rozwoju Polski przyjąć i na co postawić. Gdybym panu powiedział, że jest to sprawa prosta, to bym oczywiście skłamał. A sobie doskonale zdaję sprawę, że Polska jest w jakiejś takiej pętli, po pierwsze. Nie do końca wiemy, jaki jest stan zadłużenia państwa. Nawet Komisja Finansów Publicznych w Sejmie, która jest po to, by nadzorować ministra finansów, ona nie wie, jakie jest zadłużenie państwa. To jest skandal, ale taka jest prawda. Ja muszę szczerze o tym mówić. Może się okazać, że stan zadłużenia państwa, bo to jest porównanie Polski, czy stan przedzawałowy taki jak w Grecji. Ludzie muszą o tym wiedzieć. Niejasna rola w dalszym ciągu służb specjalnych. Prawdopodobnie za częścią decyzji w Polsce może również to, co się dzieje w tej chwili wokół Platformy, to kto inny za sznurki pociąga. Ale ja myślę, proszę pana, że jesteśmy w o tyle dobrej sytuacji, że jeszcze nikt nam, przepraszam za wyrażenie, gęby nie zamyka, że możemy tu się spotkać z państwem i o tym mówić. Nie wiem, czy tak będzie, ale o tym możemy mówić. Również zapraszać ludzi, którzy na ten temat mają wiedzę większą. Proszę, byście zaprosili na następne spotkanie na przykład profesora Andrzeja Zobertowicza, który myślę, że jest jedną z najbardziej w Polsce osób świadomych, jaka jest rola służb specjalnych w kreowaniu tego, co się w Polsce dzieje. Nierozwiązane, chociaż formalnie to miało miejsce, nierozwiązane Wojskowe Służby Informacyjne, czyli rosyjska agentura w Polsce. Polska jest obszarem gry operacyjnej różnych innych służb. To ma wpływ na to, co się w Polsce dzieje. My jesteśmy tego świadomi. Natomiast jest często pytanie, to w takim razie nic nie robić. Niech to wszystko się z jakimś dramatycznym skutkiem zawali. Nie, żaden Polak nie może w ten sposób myśleć. Bo to się zawali na nas wszystkich. Bo może Polski nie być. Co prawda niektórzy politycy zaczynają o tym mówić. Niedawno były prezydent pan Lech Wałęsa stwierdził, że Polskę trzeba do Niemiec przyłączyć. Jak to komentować? Jak to komentować? Czy ci nasi dziadowie, którzy tu na Pomorzu również, życie swoje poświęcali dla odzyskania niepodległości, nie przewracają się w grobie? Ale sytuacja Polski jest niejasna, również w kontekście polityki międzynarodowej, odbudowywania Imperium Rosyjskiego. Rosja, czy to była Rosja Romanowych, czy komunistów, czy Rosja Putina, nie zmieniła swojej doktryny tak zwanej bliskiej zagranicy. Czyli przekonania, że kraje, które są wokół niej, muszą być w strefie, w orbicie jej wpływów. To, co się dzieje w tej chwili na Ukrainie, jest tego widomym przykładem. Widomym przykładem. Więc w Polsce rzeczywiście jest gra różnych interesów i możliwości zmiany, możliwości manewru są bardzo ograniczone. Ja powtórzę, powiem to, co jest w programie Prawa i Sprawiedliwości, bo nie chcę mówić o sprawach wyłącznie ogólnych. Jeżeli pana interesują szczegóły, to odsyłam do pisanego programu Prawa i Sprawiedliwości, on również na stronach jest lub organizowania i zapraszania spotkań, którzy precyzyjnie, bardziej precyzyjnie osób, które precyzyjnie to powiedzą. Ale to, co jest, co również pada z ust naszego przewodniczącego prezesa Kaczyńskiego. Nie widzimy żadnego uzasadnienia dla wydłużenia wieku emerytalnego do 67 lat. Jednoznaczna deklaracja Prawa i Sprawiedliwości, że jeżeli przejmiemy władzę, ta ustawa zostanie zmieniona, przywrócimy stan poprzedni. Ostatnie wydarzenia, choćby w Niemczech, wczoraj zawiązana koalicja, pokazują, że w krajach Europy Zachodniej niewiele krajów prze do wydłużenia wieku emerytalnego. Koalicja niemiecka, która została wczoraj w nocy sformułowana, zakłada,
że będzie obniżanie wieku emerytalnego w Niemczech do 63 lat życia po przepracowaniu określonego okresu składkowego. To nie jest tak, że wszyscy prą do 67 lat. We Francji jest również skrócenie, krótszy okres pracy. W sytuacji, kiedy jest ogromne bezrobocie wśród młodzieży, nie ma żadnego uzasadnienia wydłużania wieku emerytalnego dla ludzi spracowanych i schorowanych. Oczywiście tu nie może być żadnej urawniłowki. W Niemczech, kiedy wprowadzano wiek 67 lat, od którego, jak mówię, w tej chwili w określonych przypadkach chcą odchodzić, to 5 lat trwało analizowanie poszczególnych grup zawodowych, żeby ustalić, którzy ludzie są jeszcze zdrowi i powinni pracować, których wiedza, kompetencje, doświadczenie najbardziej się przydaje w tym wieku 60 kilku lat, a którzy są już tak wyeksploatowani, zmęczeni i przepracowani, że należy skrócić wiek emerytalny. Nie wolno robić tego jednym cięciem, wszyscy jednakowo. Może profesor uniwersytetu jest w sile swoich zdolności twórczych jeszcze, ale trudno powiedzieć o spracowanej rolniczce czy pracownicy pracującej w przemyśle. Dlatego ta ustawa będzie przez nas zmieniona. Sprawa banków. W Polsce w tej chwili są 3 banki polskie. Całą resztę Polska sprzedała. Ci, którzy handlują pieniędzmi, bo bank jest instytucją do handlowania pieniędzmi, na tym zarabiają i wytransferowują zyski z Polski. Przecież nie inwestują tych zysków w gospodarkę polską. Te zyski idą do Niemiec, do Francji, do innych krajów. Podobna sytuacja jest z sieciami wielkopowierzchniowymi handlowymi. Biedronka, firma Jerónimo Martin z Portugalii. Carrefour, Leclerc i tak dalej, i tak dalej. Zyski nie zostają w Polsce. Na dodatek ciągła gra tych firm po okresie ulg podatkowych, zmiana właściciela. Po to, żeby były następne ulgi podatkowe. To się musi skończyć. Jest pytanie, które często ludzie zadają, to skąd weźmiecie pieniądze na finansowanie różnych potrzebnych działań społecznych, gospodarczych, skąd na te wsparcia choćby dla sfery małych i średnich przedsiębiorstw, bo to bardzo jest mocno podnoszone w naszym programie. Między innymi z opodatkowania banków i sieci handlowych. Mówię tu otwartym tekstem. I nie opodatkowania sieci w postaci zwiększenia podatku dochodowego, bo te firmy tak grają sposobem liczenia podatku, że nie płacą podatków żadnych, albo płacą podatki minimalne. Będzie wprowadzony 2% podatek obrotowy. Wszystkie produkty w sklepie są inwentaryzowane, przechodzą przez ewidencję, w związku z tym tu nikt nie oszuka. Na dochodzie może wyprowadzić właściwie taki dochód, jaki chce. Wielu najbogatszych Polaków w Polsce nie płaci w Polsce żadnych podatków, bo są zarejestrowane firmy w rajach podatkowych, bo są firmy prawnicze, które znakomicie kruczki prawne w systemie podatkowym wykorzystują. To zostanie wyeliminowane. Nie będzie wprowadzenia w Polsce euro. Dopóki mamy własną narodową walutę, to możemy w części tylko oczywiście, ale jednak przeciwdziałać różnego rodzaju grom międzynarodowym. Proszę Państwa, mówi się o tym, że jest kryzys w Grecji i w Hiszpanii i rozwój gospodarki w Niemczech. To jest jedno z drugim ściśle związane. Rozwój gospodarki w Niemczech odbywa się kosztem gospodarek Grecji i Hiszpanii. Niemcy sobie nawet z tego nie zdają sprawy, bo władza niemiecka nie jest zainteresowana, by im to tłumaczyć. To jest system naczyń połączonych w strefie euro. My, dopóki mamy możliwość kształtowania złotówki, możemy w części przynajmniej temu przeciwdziałać. Ja nie twierdzę, że kiedyś Polska do strefy euro nie wejdzie, ale na pewno nie prędko, bo w tej chwili by się odbyło to z ewidentną stratą dla polskiego społeczeństwa. O tym trzeba też bardzo wyraźnie mówić. Sprawa lustracji podatkowej. To jest problem trudny i bardzo taki społecznie wrażliwy. Ludzie się boją.
Kiedy Prawo i Sprawiedliwość w 2005, 2007 roku chciało rozliczać, tak przynajmniej media przedstawiały, że ten krwawy Ziobro będzie z brzytwą i z kajdankami biegał, bo 6 rano będą zamykani Polacy, ludzie się wystraszyli. Najmniej się wystraszyli ci, którzy przejęli majątek narodowy, wielkie zakłady, PGR-y, przedsiębiorstwa handlu zagranicznego, banki, gdzie się śmieją. Wystraszyli się Polacy, którzy w socjalizmie, tak jak większość z nas, kombinowali, próbowali przeżyć. Przepraszam za dygresję. Zwrócił się do mnie jeden z moich sąsiadów, ja mieszkam na wsi, mam gospodarstwo, który całe życie pracował jako kierowca traktora w SPR-ze. Mówi, ja nie będę głosował na PiS, bo ja się boję. Ja mówię, czego się boisz? No bo ja spuszczałem paliwo przez parę dziesiąt lat z traktora. Ja mówię, wiem, bo ja kupowałem od ciebie to paliwo. Ale ja się boję, bo teraz ten Ziobro to będzie szukał, co 40 lat temu było. W ten sposób przedstawiano lustrację, czy też rozliczenie afer gospodarczych. No przecież to jest absurd. Ale trzeba sprawdzić, skąd się pobrały w Polsce miliardowe fortuny. Trzeba sprawdzić, co się stało ze znaczną częścią majątku narodowego, wypracowywanego przez kolejne pokolenia, również w okresie komuny. Co się stało takiego, że w Polsce są osoby, których majątek jest liczony jako wielki, nie tylko w ramach Polski, ale w ramach Europy i świata. I miliony ludzi, którzy martwią się, jak przeżyć do wypłaty bądź zasiłku jakiegoś głodowego z ośrodka pomocy społecznej. To trzeba będzie w Polsce również wyjaśnić, ale ja wiem, że jeżeli o tym się mówi, to wywołuje od razu reakcje mediów, które nakręcają, tak, znowu będą wam do kieszeni zaglądali. To jest straszenie ludzi. Na pewno będziemy stosowali daleko idące ulgi inwestycyjne dla zakładów, dla firm, jeżeli będą inwestowane. Nie może być w Polsce rozwoju w oparciu o bardzo tanią, źle opłacaną siłę roboczą. Często w Polsce się mówi tak, no ale to będą chcieli zabierać pieniądze właścicielom firm, bo trzeba będzie dopłacić pracownikom, a to się nie opłaca. To właściciel będzie firmę zamykał, albo ludzi zwalniał. Nie może być sytuacji takiej, że ludzie w Polsce pracują za 5-6 zł za godzinę. Bo wzrost wynagrodzeń jest również elementem rozwoju konsumpcji, czyli rozwoju również gospodarki. Natomiast będzie ścisła zależność. Jeżeli masz dochody, mówię o właścicielach firm, to będziesz płacił duży podatek. Jeżeli te dochody zainwestujesz w rozwój firmy, w nowe maszyny, w nowe urządzenia, w nowe technologie, w rozwój tej firmy, to nie będziesz płacił podatku. Albo będziesz płacił znacznie mniejszy ten podatek. To ma nakręcić gospodarkę. Wydaje się to dość logiczne. To jest zapisane w naszym programie. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że Polska jest na skraju zapaści energetycznej. Polski system elektroenergetyczny jest na ostatnich nogach. Jeżeli w ciągu, my mamy około 30 gigawatów produkcji prądu, jeżeli w ciągu najbliższych 4-5 lat nie uruchomimy dodatkowych 6 gigawatów, to nastąpi blackout, nastąpi wyłączenie się całego systemu. W szczególności będą wyłączane tereny peryferyjne, takie jak Warmia i Mazury, tereny wiejskie, małe miasta, zabraknie prądu. To są konkretne wyzwania. Co robić? Ścierają się dwie koncepcje. Elektrownie atomowe, to jest koncepcja Platformy. Notabene niewiele w tej materii robią, bo jak na razie tu utworzono spółkę, gdzie sobie wielkie pensje poustalali, pan Krat 100 tysięcy złotych zarabia miesięcznie. Nic spółka nie robi. My jesteśmy przekonani,
że trzeba wykorzystać wielkie narodowe dobro, jakim jest węgiel. 90% węgla europejskiego jest w Polsce. Mało kto o tym wie. 90% węgla. Unia próbuje narzucić normy klimatyczne, opowiadać bajki o dwutlenku węgla, tak jakby rzeczywiście to miało jakiś istotny wpływ na zmiany klimatu na świecie. Ale dlaczego to kraje z Europy Zachodniej robią? Bo już dawno przestawiły swoją gospodarkę na niskoemisyjne źródła prądu, bo pompowali ogromne pieniądze w przemysł niemiecki, w Zagłębie Rury, przemysł francuski i inny. Nam się teraz mówi, że nam nie wolno korzystać z węgla, bo będziemy kary płacić. Nie, to musi być renegocjowane. Tusk to podpisał. To musi być zmienione. Polska podstawową energetykę musi mieć opartą na węglu. Może to być rozbudowa kilku bloków. W tej chwili trzeba rozbudować elektrownię w Opolu, elektrownię w Ostrołęce. Tam będą luki. Jest prawie na ukończeniu duży blok energetyczny w Kozienicach. Co tam, to coś się dzieje. Trzeba jeszcze w kilku miejscach rozbudować bloki energetyczne w oparciu o węgiel. Dalszą procedurą, i mówię to w oparciu o wiedzę nie moją, ja się na tym specjalnie nie znam. Wiedzę tych, którzy w klubie parlamentarnym się tym zajmują. Pan były minister Naimski jest jednym z naszych głównych ekspertów. Pan profesor Mariusz Orion Jędrysek, znakomity, niesamowitej wiedzy i klasy człowiek. Ja powtarzam, bo ja z nimi na te tematy rozmawiam, się dowiaduję. Więc może to również część energetycznego wykorzystania węgla odbywać się w postaci zgazowania złóż podziemnych. Nie potrzeba wyciągać węgla, by go palić. Można z tego węgla pod ziemią przy pomocy odpowiednich procesów chemicznych stworzyć gaz i wydobywać gaz. Ale kolejnym etapem, czy kolejnym obszarem, który w zakresie energetyki chcemy rozwijać, to jest energia odnawialna. Ta, którą mamy w prezencie. W mniejszym stopniu, czy w bardzo małym stopniu, jeżeli chodzi o energię wiatrową. Jesteśmy przeciwni energii wiatrowej. Turbiną wiatrową w pobliżu skupisk ludzkich, w pobliżu ludzkich osiedli. Bo wpływ turbin jest negatywny. Natomiast tam, gdzie nie budzi to konfliktów społecznych, gdzie ludziom to mówiąc wprost nie przeszkadza, na odludziu, na morzu, to fermy wiatrowe niech powstają. Nie ma problemu. Niech powstają, ale nie zgodzimy się na takie zaśmiecenie, jakie ma miejsce w Niemczech. Gdzie nie spojrzysz, coś się kręci. Bo to powoduje pogorszenie jakości życia ludzi tam mieszkających, a jednocześnie ewidentne straty gospodarcze dla tych, którzy mają tam ziemię, bo nikt nie chce działki budowlanej kupić, dla tych, którzy chcieliby tam rozwijać agroturystykę, turystykę, nie wiem, usługi hipoterapii i tak dalej, i tak dalej. Tak nie może być. Ale jest szereg innych źródeł energii odnawialnej. Ogromna ilość biomasy, również odpadowej biomasy w rolnictwie, odchodów zwierzęcych, odpadów, które mogą być przerobione na gaz, z którego może być wykorzystywane jako paliwo samoistne, bądź do produkcji prądu. Mamy znaczną część Polski położoną na gorących wodach. A dlaczego by nie ogrzewać części Polski nie ogrzewać przy pomocy tego, co nam Ziemia daje, geotermii. Ale nie może być sytuacji takiej, jaka miała miejsce w Toruniu, gdzie złamano wszystkie wcześniejsze ustalenia, umowy podpisane w porcie drzewnym, odwiert, który daje gorącą wodę, który mógłby połowę Torunia zasilić. Nie korzysta się z tej wody tylko dlatego, że przepraszam, bo to ryzyk wywiercił, bo system ciepłowniczy Torunia kupili kiedyś Francuzi. Tak nie może być. To jest nasze bogactwo narodowe i gorące wody mogą być również elementem naszego systemu energetycznego. Upatrujemy wielkie nadzieje w gazie łupkowym, w gazie z łupków. Polska leży na pokładach gazu tego niekonwencjonalnego i uważamy, że tak jak to miało miejsce w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie,
gdzie poprzez rozwój niekonwencjonalnego gazu ze złóż łupkowych te kraje stały się eksporterem, a były przez dziesiątki lat importerem gazu, stały się eksporterem, a cena gazu jest pięciokrotnie niższa jak w Europie. 20% tego, co u nas się płaci za gaz, płaci się za gaz w Ameryce. To jest element rozwoju gospodarczego. To jest coś, o co powinniśmy walczyć. Oczywiście nie ma żadnych złudzeń. Rosja zrobi wszystko, żeby do tego nie dopuścić. Nie po to budowali gazociąg Nord Stream, gazociąg teraz południowy z pominięciem Ukrainy, żeby się Polska uwolniła od tych kleszczy. Ale to po to mamy rozum, po to mamy, tak sądzę, niepodległe państwo i rząd tego państwa, żeby myśleć o polskich interesach. Polska może oprzeć swoją energetykę od rosyjskich dostaw. Podjęliśmy decyzję, której obecny rząd kulawo, niechętnie, ale jednak się nie wypali i ją realizuje, budowy gazoportu w Świnoujściu. To jest również jakiś element dywersyfikacji dostaw. Jeżeli Rosjanie by zakręcili kurek, tak jak to robią często wobec Ukrainy, to będziemy mogli ileś miesięcy wytrzymać, zaopatrując się gazowcami, gazem skroplonym, gdzieś kupowanym na świecie. Natomiast nieszczęściem jest to, że polski rząd nie upilnował, by port w Świnoujściu mógł przyjmować największe statki światowe. Bo rura, która została położona, ogranicza stopień zanurzenia statków do 13 metrów. Rząd polski nie protestował, kiedy budowano Nord Stream, żeby go wkopać na jakimś odcinku kilka metrów głębiej, żeby duże statki mogły dopływać. W tej chwili jest ograniczenie wielkości statków, które mogą do systemu portu Szczecin-Świnoujście wpływać. Nie wiem, czy to jest możliwe do odkręcenia, czy nie, ale to są ewidentne działania na szkodę gospodarki polskiej. Wstrzymamy jakiekolwiek zakusy, jeżeli chodzi o sprzedaż polskiej ziemi dla obcokrajowców. Mówię to bardzo otwartym tekstem również. Do 2016 roku jest względna ochrona tej ziemi, względna, bo ona jest nadużywana przez tak zwane podstawione słupy, przez spółki, gdzie jest jeden udziałowiec polski, bierze się gościa z podbudki z piwem, daje mu się parę złotych i on jest udziałowcem spółki niemieckiej i wtedy może ta spółka kupować ziemię w Polsce. Takie niestety dziurawe prawo w Polsce jest. Ale od 2016 roku nie będzie żadnych ograniczeń. My chcemy temu przeciwdziałać. Zgłosiliśmy do Sejmu projekt ustawy, no leży i pani Kopacz nie zamierza tego projektu w żaden sposób w Sejmie procedować. Projekt został przygotowany przez naszego bardzo kompetentnego, tak sądzę, prawnika Janusza Wojciechowskiego. Europosła Janusza Wojciechowskiego, byłego szefa NIK-u, sędziego Sądu Najwyższego, prawnika, który wielu ludziom pomaga. Również nie dopuścimy do tego, żeby wielkie dobro narodowe, lasy państwowe były sprzedane. Przedsiębiorstwo Lasy Państwowe jest jednym z naszych sreber rodowych. To jest jedno z naszych największych bogactw. Przyzwoicie zarządzane. Również tam kilkaset tysięcy ludzi pracuje w lasach państwowych. Nie dopuścimy do tego, żeby te lasy zmarnować. Jeszcze parę rzeczy. Sprawa służby zdrowia. To jest sprawa cholernie trudna. Mówię tu otwartym tekstem również. Zbyt wiele rzeczy się dzieje. Ta tak zwana prywatyzacja służby zdrowia, komercjalizacja, która jest de facto drogą do prywatyzacji, prowadzi do tego, że służba zdrowia, przede wszystkim w tych najbardziej kosztownych procedurach, staje się dostępna wyłącznie dla ludzi bogatych. My uważamy, że państwo ma obowiązek zapewnienia minimalnego poziomu obsługi medycznej dla każdego, niezależnie czy on jest człowiekiem bogatym, czy nie. Coś ekstra, to sobie płaci. To, co jest podstawowe, należy się każdemu. Dlatego system finansowania będzie zmieniony. Wrócimy do centralnego finansowania przez Ministerstwo Zdrowia. Nie ma powodu, żeby tworzyć oddzielną instytucję Narodowy Fundusz Zdrowia, czy on będzie miał strukturę centralną, czy tam oddziały, czy 16 klas chorych, to nie ma żadnego znaczenia. To jest taka potem gra. Minister mówi, że ja bym chciał,
szpitalowi dać, ale Narodowy Fundusz nie daje. A Narodowy Fundusz patrzy, żeby mu się bilansowało i mówi, no więcej nie możemy dać, bo minister za mało dał. To jest taka, takie błędne koło. I ostatnia sprawa, sprawa edukacji. To jest jedna z najważniejszych rzeczy w każdym demokratycznym państwie. Prawo kształcenia dzieci i młodzieży, tak jak państwo uważa. Oczywiście w zgodzie z zasadami i pryncypiami, jakie przyświecają rodzicom, czyli społeczeństwu. Dlatego bardzo mocno będzie postawienie na wychowanie obywatelskie, patriotyczne, na historię, również oczywiście te wszystkie sprawy, które potrzebne są, by sobie radzić we współczesnym świecie, informatyka, nauki ścisłe, matematyka i tak dalej. Uważamy, że absolutnym błędem, absolutnym nieporozumieniem jest przerzucenie odpowiedzialności za oświatę na samorządy. Oświata jest obowiązkiem państwa realizowanym przez samorządy, czy wojewódzki, czy powiatowy, czy gminny, realizowanym przez samorządy, ale jest to zadanie państwa. Nie może być sytuacji takiej, że się wymusza na gminach, nie dając im pieniędzy, karkołomne decyzje polegające na zamykaniu kolejnych szkół. To jest obowiązek państwa. W wielu gminach została jedna szkoła w gminie. Problem dowożenia dzieci do ogromnych kołchozów, gdzie jest 1000 dzieciaków i więcej, gdzie się pojawia i narkotyki, i patologia, i wszystko razem, to nie jest dobry sposób na wychowywanie dzieci. Zapowiedź Prawa i Sprawiedliwości, ja ją powtarzam, jest taka, że nie od razu, ale w ciągu kilku lat przywrócimy system edukacji, jaki był w Polsce. 8 lat szkoły podstawowej, 4 lata szkoły średniej. Eksperymenty pod nazwą gimnazjum się nie sprawdziły. To nie dało żadnego efektu w postaci lepszego wykształcenia dzieci. Jeżeli chodzi o studia wyższe, to jest również problem natworzenia w Polsce prywatnych szkół jako elementu dorabiania przez różnego rodzaju profesorów. Szkół, które kształcą bezrobotnych od razu na dzień dobry. Szkół, które kształcą w przedmiotach, w kierunkach absolutnie niedopasowanych do potrzeb gospodarki. Ogromna ilość absolwentów marketingu i zarządzania, nie wiadomo co to jest. Politologii, europeistyki, socjologii. Setki tysięcy ludzi, notabene rodziny się na to muszą złożyć, to jest przecież koszty ogromne dla, bo to są studia płatne najczęściej. Ludzie sądzą, że mając licencjat czy tam studia magisterskie, że mając papierek znajdą robotę, a na rynku pracy zderzają się z brutalnym stwierdzeniem. Nie jesteście nikomu potrzebni. W takiej ilości. Tak nie wolno. Tak nie wolno. Dlatego ja w krótkim, dużym skrócie panu przedstawiłem konkrety. Tych konkretów jest dużo więcej. Ja jestem o tyle dobrej sytuacji, że jestem członkiem klubu licznego. W Prawie i Sprawiedliwości jest specjalizacja tematów. Ja się zajmuję jakimś obszarem i wtedy moi koledzy, koleżanki, posłowie w sprawach dotyczących negocjacji z Unią, obszarach wiejskich, programów dotyczących małych miast, rewitalizacji małych miast, rolnictwa i tak dalej, patrzą na mnie. Jeżeli chodzi o służbę zdrowia, senator Piecha na przykład. Jeżeli chodzi o sprawy zagraniczne, mamy super ekipę i Waszczykowski, i Krzysztof Szczerski, i Ania Fotyga. Jeżeli mamy sprawy gospodarcze, to są te specjaliści energetyczne, edukacja i tak dalej. W dużym klubie jest łatwiej, bo są całe grupy wyspecjalizowanych ludzi, którzy nad tym wszystkim pracują. Cieszę się z tego pytania, ale również chcę powiedzieć, że dobrze by było czasami zaprosić właśnie tych ludzi, którzy precyzyjnie zajmują się jakimś określonym obszarem, bo oni by więcej mówili, ale sprowokowany są pana pytaniem, starałem się bardzo precyzyjnie odpowiedzieć. Oczywiście my z wielkim szacunkiem i z wielką życzliwością patrzymy na to, co się dzieje na Węgrzech. To jest oczywiste. Węgrzy są naszymi od wieków przyjaciółmi, Polak-Węgier, dwa bratanki. Patrzymy na to, co Orban robi, przecierając pewną drogę w celu odkręcenia pewnych prawideł w Europie, gdzie to centrum brukselskie lewaków, ludzi, którzy rządzą w tej chwili
narzędzia do narzucania swojej woli w Europie, nie licząc się z państwami narodowymi, nie licząc się z, również korzeniami religijnymi Europy, próbują to wszystko narzucić Europie. Promując również to, co nie jest w kulturze europejskiej nagłaśniane, to, co powinno pozostać w sferze prywatności, sprawy homozwiązków, różnych dziwnych czy patologicznych zachowań. My nie jesteśmy partią konfesyjną, nie jesteśmy partią kościelną, ale uważamy, że pewne sprawy powinny pozostać w prywatności ludzi, a nie wywlekać je na ulicy i robić z nich normę, do której wszyscy mają się dostosować. Patrzymy z podziwem na Węgrów, ale również widzimy, jak są doświadczani w tej chwili przez Komisję Europejską, przez tych wszystkich lewaków z Parlamentu Europejskiego. Straszy się Węgrów, że zabierze im się pieniądze unijne, że zostaną postawieni przed Trybunałami Europejskimi, a my jesteśmy im dla nich życzliwi i uważamy, że przecierają pewną drogę i Polska powinna tą drogą wykroczyć. Dobrze, dziękujemy bardzo za obszerną wypowiedź. Może jeszcze ktoś... I po prostu chciałbym się odnieść do wypowiedzi pana posła odnośnie edukacji oraz służby zdrowia. Z tymi dwoma dziedzinami mam dużo wspólnego, dlatego że studiowałem ratownictwo medyczne na państwowej uczelni. No i ratownictwo medyczne, czyli służba zdrowia, tak? No. Do czego chcę się odnieść? Jest teraz niż demograficzny. Rodzi się mało dzieci. A ten sam już dużo dzieci rodziło się mniej już wcześniej, już kilka lat wcześniej. W związku z czym uczelnie państwowe, nawet państwowe, i tak przyjmują, obniżają progi, przyjmują studentów, nawet z niższymi wynikami, po to, żeby zapełnić miejsce. I że za każdego przyjętego studenta przypadają pieniądze. A jeżeli studentów nie ma, to kierunek jest albo likwidowany, pieniądze przypadają. Tak samo jest ze szpitalami. Ze szpitalami jest podobnie. Na dany rok każdy szpital dostaje pewien określony budżet do wykorzystania. Jeżeli nie wykorzysta tego budżetu, pieniądze przepadają. Inny szpital, który bardziej potrafi tymi pieniędzmi dysponować, dostaje więcej. A ten sam szpital dostaje z kolei mniej, bo nie wykorzystał całości, który dostał w poprzednim roku. No ja z natury jestem antydemokratą. Już widzę tutaj na sali, że demokracja tutaj w naszym kraju albo w tym mieście raczej tutaj nie bardzo pasuje, gdyż przyszło kilkoro ludzi tylko. Cała sala nie jest pełna. I tak mówię całkiem szczerze. Mimo, że mam te 22 lata i może niekoniecznie jestem na tyle dojrzały, żeby wiedzieć zbyt dużo o polityce. Jednakże od wielu lat się tym interesowałem. Zważywszy na to, że wielu młodych ludzi po prostu się polityką nie interesuje, nie ogląda wiadomości. Popularnie nazywani są to osoby takie lemmingami. Im po prostu zależy na to, żeby im było lepiej. Im osobiście było lepiej. A co dla całego kraju? Ich to nie obchodzi. I chciałbym zwrócić uwagę na pomysł przywrócenia tak właściwie tego, co było za PRL-u. Tego, co było za PRL-u, czyli za komuny. Czyli, że na podstawie decyzji politycznych państwo ma decydować, gdzie postawić fabrykę, stocznię tu czy tam. A przecież nie o to chodzi. Przecież skoro za komuny było dobrze, przecież wszyscy pracowali, nie było bezrobocia. Były kolonie dla dzieci. To dlaczego komuna upadła? Dlaczego? Skoro było tak dobrze, wszyscy mieli pracę. Był przemysł, pełno przemysłu było. No. A teraz tego nie ma. Dlaczego w Gdańsku zamiast stoczni nie mogą być piękne plaże, gdzie będą przyjeżdżali turyści? Dlaczego konieczne muszą być stocznie? Przecież w Niemczech są stocznie dlatego, że tam jest dobra kadra. Tam się opłaca po prostu budować stocznie, u nas się nie opłaca. I na tym polega kapitalizm, wolny rynek, którego w Polsce no, jeszcze aż tak na dobrą sprawę nie ma, bo są różne koncesje, gdzie państwo decyduje, kto co ma sprzedawać. Chciałbym jeszcze odnieść się do tutaj zarobków. Ja też obecnie pracuję, bo studiuję też zaocznie i pracuję. I zarabiam mało, bo pracuję na umowie tak zwanej śmieciowej, umowa zlecenie. I chciałbym tutaj uświadomić państwu, jak media manipulują ludzi. Mówią państwu, że płaca minimalna jest 1600 zł brutto. Taka jest płaca dla pracownika. Ale całkowity koszt zatrudnienia pracownika to jest 1931 z groszami. Bo składki płaci i pracodawca, i pracownik.
Także netto dla pracownika po miesiącu, który pracuje za najniższą pensję, to jest 1131 zł z groszami. Czyli różnicę pomiędzy 1900 a 1100 zabiera państwo. A w wypadku, gdy są wyższe pensje, procent jest ten sam, to więcej zabiera państwo. No i co chciałbym jeszcze powiedzieć? Chciałbym powiedzieć, że brakuje tutaj w nas takiej jakby takiej siły w Polakach, że my lubimy świętować klęski, świętujemy powstanie warszawskie, świętujemy 1 września, a nie świętujemy takiej bitwy pod Grunwaldem. A przecież niedawno była 600. rocznica w 2010. Jakoś cicho było. My lubimy takie czucie, że tak powiem, jak takie psy przed tą Europą. Lubimy się porównywać z krajami, z Niemcami, z Francją. I tak na przykład jak pan premier Donald Tusk mówił, że byliśmy zieloną wyspą. Tak, niby parametr się zgadza, może byliśmy tą zieloną wyspą. Ale, że na przykład mieliśmy tam kilka procent tam wzrostów rocznie w stosunku do PKB tutaj w naszym kraju. Tyle, że PKB w porównaniu do Niemiec, on jest zupełnie inny. U nas jest PKB niższe. I bardzo często politycy i media mówią w taki sposób skomplikowany, że szaremu człowiekowi trudno się połapać w tej polityce. Dla takiego szarego człowieka istotne jest to, ile kosztuje chleb i czy mu starczy do pierwszego. Tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję bardzo. Które idą na drogi, autostrady, na rolnictwo, budujemy gospodarkę niemiecką, nie polską. Ze wszystkich środków wydanych w rolnictwie na maszyny, kombajny, technologie, z każdego euro, które przychodzi do Polski, 85 eurocentów wraca do Niemiec. A to trzeba wiedzieć. To jest tak, że gospodarka niemiecka znakomicie wpasowała się w system gospodarki europejskiej i na tym zarabia. Może są mądrzejsi od nas, ale to nie znaczy, że my mamy płacić frycowe cały czas. Może to frycowe jest jak najbardziej na miejscu. Ja również chcę powiedzieć, że to nie jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość próbuje wprowadzić dominację państwa nad życiem indywidualnym człowieka. To nie jest tak, że państwo będzie decydowało, gdzie fabrykę postawić. Gdzie decydował ten, który będzie chciał tę fabrykę stawiać. Tylko jeżeli niczego nie zrobimy, to nie będzie żadnej fabryki. To, co jest w tej chwili, nie będzie żadnej. Tak jak poupadały te, które były, nie dlatego, że niewidzialna ręka rynku je zlikwidowała. To jest taka trochę młodzieńcza naiwność, że jest kapitalizm. Ten, który ma szybszy rewolwer i dłuższy nóż, to sobie poradzi, a reszta niech pada. Nie. Stocznia w Gdańsku, wspomniał pan o stoczniach, była piątą pod względem wielkości stocznią na świecie. O najnowocześniejszej technice, produkująca statki najbardziej skomplikowane, gazowce, chemikaliowce, statki specjalistyczne. To nie jest tak, że my nie mieliśmy biur projektowych, nie mieliśmy inżynierów, nie mieliśmy umiejętności i technologii. Coś innego zadecydowało o tym, że ta stocznia upadła. Niewolny rynek. Kiedy pojawił się kryzys w przemyśle stoczniowym i komisarz do spraw przemysłu stoczniowego, Holenderka, nie pamiętam nazwiska, pojechała do Francji, mówiąc o tym, że spotkała się wtedy z ówczesnym prezydentem Sarkozym, jest zapis tej rozmowy i zaczęła mu mówić, że Francja ma zamknąć jedną ze swoich stoczni. To odpowiedział jej, że niech wypieprza stamtąd, bo Francja wie lepiej, które stocznie i w jaki sposób wspierać. I Francuzi, mając w nosie Unię Europejską, swoje stocznie uratowali. Co zrobiła pani komisarz? Przyjechała do Polski, spotkała się z premierem Tuskiem i zamknięto stocznię w Szczecinie. W czasie, kiedy zamykano stocznię w Polsce, Niemcy udzielili pomocy z własnego budżetu stoczni w Rostocku i w Lubece
Te firmy nie mogą się odpędzić od nadmiaru zamówień w tej chwili. A my, głupi, naiwni Polacy, przepraszam, że tak powiem, to nie żaden wolny rynek i wolny kapitalizm. To są decyzje państwa. Sprawa finansowania szkolnictwa wyższego, pan tak mnóstwo tematów podjął. Oczywiście w dużej mierze jest to działalność, za którą trzeba płacić, ale czy sądzi pan, że na tworzenie w Polsce setek prywatnych, tak zwanych wyższych uczelni, wyższa szkoła nie wiadomo czego, które łudzą młodzież i rodziców tych dzieciaków wykształceniem, które coś ma dać, a potem się okazuje, że produkowali po prostu bezrobotne. Czy to jest dobry system? Oszukiwanie rodziców, którzy odmawiają sobie, żeby dzieciaka wykształcić. Do mnie do biura przychodzą najczęściej bezrobotni młodzi ludzie po europeistyce, po stosunkach międzynarodowych, po socjologii, gdzie wyższa szkoła gdzieś tam w Psiu Dolnym, w Pułtusku, Bóg wie gdzie. Bo ktoś im taką złudną nadzieję zrobił. To nie o taki system edukacji chodzi. Nie w ten sposób powinniśmy, nie w ten sposób wspierać szkolnictwo wyższe. Sprawa demografii. Tak jest, to jest podstawowy problem w tej chwili dla Polski. Ja o tym wspominałem, bo nie jestem w stanie o wszystkim mówić. Dla Prawa i Sprawiedliwości to jest w tej chwili chyba najważniejszy kierunek. Jak doprowadzić do tego, żeby młodzi ludzie chcieli i mogli mieć dzieci? Żeby nie było zarówno w sferze filozoficznej, psychologicznej, promowania singli homoseksualistów. Dzieciak przeszkadza w życiu. Dzieciak przeszkadza w karierze. Ja mam piątkę dzieci. Życie moje, a przede wszystkim mojej żony, przez parędziesiąt lat było podporządkowane dzieciom. Młodzi ludzie chcieliby życia użyć. Wmawia im się, że konsumpcja, że hedonizm, że korzystanie z życia jest celem samym sobie. Ale to jest tylko jedna strona medalu, druga. Jak ludzie mają mieć dzieci? Jak mają zakładać rodzinę? Jak nie ma mieszkań, jak jest umowa śmieciowa, nie wiadomo, czy w przyszłym miesiącu będzie, czy im nie będzie? Gdzie młody człowiek jest absolutnie niewiarygodny dla banku, pies kulawą nogą żadnych pieniędzy nie pożyczy? Kiedy lepszym zabezpieczeniem w banku jest babcia emerytka niż młody pracujący człowiek? To są zachęty dla tworzenia rodzin. Dlatego kupę ludzi żyje, już pomijając to, że żyje bez ślubu, ale żyje po prostu z dnia na dzień, jakoś to będzie. Potem, w szczególności dla młodych kobiet, kończy się okres, kiedy można rodzić bezproblemowo dzieci i w ten sposób niestety tracimy na tym wszyscy. Jeżeli nie będzie odpowiedniego przyrostu naturalnego, załamią się wszystkie systemy emerytalno-rentowe. Nie ma żadnego systemu, który byłby w stanie się utrzymać. To nie jest tak, że my jesteśmy w stanie odłożyć sobie na emeryturę. System emerytalny wszędzie na świecie to jest system solidarności pokoleniowej. My pracujemy, żeby było dla naszych ojców i matek, a nasze dzieci powinny pracować, żeby było na emerytury dla nas. Nie będzie dzieci, nie będzie emerytur. Można je wspierać dochodami z łupków, z czegoś tam, ale podstawowy system jest oparty na solidarności pokoleniowej. Przyjmuje się na świecie, że minimalnym poziomem dzietności, czyli urodzenia przez kobietę w wieku od 15 do 49 lat, to jest ten okres na świecie liczony, powinno być 2,15 dziecka, bo część ludzi nie będzie miało dzieci, bo część wybiera świadomie, że nie chcą mieć dzieci, są osoby konsekrowane, księża, zakonnice i tak dalej. 2,15, niektórzy mówią 2,10. W Polsce współczynnik urodzin jest 1,29. Jest niższy jak w Chinach, gdzie była polityka jednego dziecka. Ale w niektórych regionach Chin, w górach i na prowincji można było mieć dwoje dzieci. W Chinach jest 1,55, w Polsce 1,29. Na 223 kraje na świecie Polska jest na czwartym miejscu od końca. O tym nikt nie wie.
Jeżeli nie zmienimy polityki wobec rodzin, nie potrzeba wyważać się faktycznie, podglądać, jak robią to inni. Jak to jest, że w Polsce Polki dzieci nie rodzą, a w Anglii rodzą więcej niż kobiety z Indii, Pakistanu, Bangladeszu, czyli te, które kulturowo są do dużej ilości dzieci przygotowane. Polki rodzą najwięcej dzieci na Wyspach Brytyjskich w tej chwili. Tu ich siostry nie rodzą, tam rodzą. To jest system pomocy, bo są żłobki, bo są przedszkola, bo jest elastyczny czas pracy, bo dziewczyna, która urodzi dziecko, ma gwarancję, że do pracy kiedyś wróci, a nie zostanie w sposób trwały wyrzucona poza nawias. Jest czas elastyczny, że na przykład w niektórych typach pracy, jeżeli karmi pierwszą, by karmiła jak najdłużej, idzie na kilka godzin, potem jest przerwa, żeby nakarmiła dziecko. To są rzeczy proste. To są rzeczy, które są w Szwecji. One nie wymagają wcale jakichś wielkich pieniędzy. One wymagają pewnej kultury życia społecznego i postawienia czy przekonania o tym, że rodzina i dziecko to jest rzecz najważniejsza. Mówię o rzeczach prostych, a w Polsce tego się doprosić nie można. To jest w naszym programie. To jest w naszym programie. Mówi Pan o tym, że świętujemy klęski. Nie, nie świętujemy klęski. Może dla Polski, dla naszego narodu, na przestrzeni dziejów, te okresy, kiedy po błędach, po upadkach próbowaliśmy uzyskać wolność i niepodległość, tracąc bardzo często najwartościowszych, może to jest szczególny dar, szczególne doświadczenie, że najlepsi Polacy byli na cmentarzu. Ale przecież nic nam nie broni, nic, byśmy korzystali w naszej historii z tych wydarzeń historycznych, które powinny napawać nas dumą. Wspomniał Pan bitwę pod Grunwaldem. Tak, to jest powód do dumy. A co słyszeliśmy rok temu ze strony bardzo znanego polskiego reżysera lewicowego, związanego również z Platformą, notabene reżysera kina moralnego niepokoju z lat 70. On jest dyrektorem Teatru Państwowego w Olsztynie. Nie pamiętam w tej chwili nazwiska, przepraszam, że było mi nazwisko, ale to jest w internecie, jak prowadzicie. On powiedział coś takiego, że absolutnie, absolutną głupotą, czymś absolutnie wstydliwym jest świętowanie w Polsce bitwy pod Grunwaldem, ponieważ bitwa pod Grunwaldem to jest bitwa, w której dzicz azjatycka pokonała cywilizowaną Europę. Zakon teutoński, zakon krzyżacki, rycerze z Europy, którzy przyjechali go wspierać i ta dzicz polsko-litewsko-ruska pokonała cywilizowaną Europę. Tak prominentny przedstawiciel władzy państwowej skomentował bitwę pod Grunwaldem. Oczywiście ma Pan absolutnie rację, bo czy choćby bitwa pod Chocimiem, pod Pskowem, pod Kłuszynem, pod Oberdynem, pod Wiedniem, wojna polsko-bolszewicka. My możemy znaleźć w historii Polski setki przykładów naszego bohaterstwa, ale nie tylko tego militarnego. Działalność Staszica, rozwój Stalopolskiego Okręgu Przemysłowego, osiągnięcia Polski przedwojenne, Coków, Gdyni, magistrali węglowej. Ale trzeba chcieć z tego skorzystać. Za chwilę nie będziemy niczego świętowali. Będziemy się uczyli zamiast Mazurka Dąbrowskiego Ody do Radości i będziemy świętowali, nie wiem, bitwę pod Trafalgarem czy pod Hastings. A nie będziemy pamiętali tego, czym była bitwa pod Grunwaldem. To jest, o tym też mówimy w naszym programie i bardzo się cieszę z Pana żarliwości, z Pana takiej tutaj młodzieńczej pasji. Zapraszam na rozmowę i bardzo mi się cieszę, bardzo, żeby biorąc pod uwagę również to, że młodzież nie garnie się za bardzo do polityki, to jest błędne. Bo tutaj jesteśmy w wieku jeszcze może produkcyjnym, że tak powiem, ale jeżeli nie będzie młodych ludzi, to nie będzie miał kto przejąć odpowiedzialności za Polskę. I serdecznie zapraszam do współpracy w takim razie. Może wśród Pana kolegów będziemy mieli tych godnych następców, którzy te sprawy, o których mówię, również będą w stanie przejąć i podjąć. Na pewno wczoraj stała się dość haniebna rzecz w Gdańsku.
Nazywam się Józef Legacki, jestem radnym, właśnie reprezentuję miasto Bydgoszcz. Stąd o tym chcę powiedzieć. Tutaj Krzysztof był też w Bydgoszczy przez Szczele i był jednym z tych, obok między innymi pana ministra Łopińskiego, ministra Sasina i innych polityków, namawiać radnych Platformy i radnych SLD, aby nie dopuścić do tego, czego zamierzają, co zamierzają zrobić, przepraszam. No i się po katastrofie smoleńskiej 14 kwietnia Rada Miejska Bydgoszczy jednomyślnie, bo jeden z radnych, który nomen omen jest byłym oficerem Służby Bezpieczeństwa, się wstrzymał wówczas, pozostali byli za. Nadali budującemu się mostowi, dużemu mostowi w Bydgoszczy, imię świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. I to nie spodobało się ostatnio, myślę, że przywódcom partyjnym Platformy z Bydgoszczy, myślę to panu Otrzewskim, panu Sikorskim, jak sądzę również. I oni złożyli wniosek wspólnie z SLD o zmianę nazwy tego mostu na Most Uniwersytecki. No, nazwa obojętna politycznie i być może nikomu by to nie przeszkadzało, to była nadana od początku. Jednakże zmiana nazwy w takiej sytuacji, w czasie, gdy zmieniamy w innym kierunku nazwę ulicy, że wyrzucamy z naszej takiej historii osoby niezasłużone, które były związane chociażby z komunizmem czy ze współpracą ze służbami specjalnymi, to tutaj no, nie jest godne, żeby gdyby nawet prezydent Kaczyński nic nie zrobił dla miasta Bydgoszczy, a przecież na pewno wiele rzeczy również podejmował, to jednak zginął w służbie ojczyzny, w służbie Polski i jechał chociażby po to, żeby przypomnieć o Katyniu. Należy powiedzieć, że że związku z tą katastrofą świat się o Katyniu dowiedział, bo świat o tym nie wiedział. My wiedzieliśmy, ale tak naprawdę świat się dowiedział po tej katastrofie. No i w tej sytuacji zmieniać tą nazwę to jest po prostu dla Bydgoszczan, była to hańbą, przynajmniej dla tych Bydgoszczan, którzy się wiążą z tradycją, ze związkiem, z historią, naszą przeszłością tutaj pomorską. Ja w każdym razie nie jestem Pomorzaninem, jestem z Wielkopolski, ale utożsamiam się z tym regionem i z tym miastem. Niestety poszło to, te prośby, wyjaśnienia, rozmowy, niestety poszły na nic, podjęto uchwałę zdecydowaną większością głosów, tylko 7 radnych było przeciw, jeden się wstrzymał, o dziwo z SLD i zmieniono nazwę mostu na Uniwersytecki. Powiem tutaj jeszcze taką rzecz, może pan prezydent Komorowski nie jest tutaj dla nas autorytetem, a jednakże dzisiaj w rozmowie radiowej wyraża się odrzut od tego, co zrobili radni Platformy Bydgoszczy. Także nawet w gronie Platformy zostało to z niesmakiem, powiedział prezydent, przyjęte. Tym bardziej, że również szefowie Platformy, Lenz, i inni, jeszcze nie pamiętam w tej chwili, już to będzie również przecięli, jednakże Platforma Bydgoska no, zrobiła jak chciała. No niestety, moim zdaniem, obserwuję to przez 14 lat, Bydgoszczy rządzą jakby te same osoby, tylko i pod innym szyldem. Kiedyś byli z SLD, teraz niektórzy zmienili swoje chorągwie, są w Platformie, a moi dzieci, niedawnych towarzyszy, przepraszam, są teraz radnymi Platformy. No niestety taka też, powiedzmy sobie, nieprzyjemna sprawa. Mam nadzieję, że za rok, podobnie jak myślę w Grudziądzu, prawica odzyska należną władzę w mieście i wróci do tej historycznej nazwy. Wtedy będzie zmiana, to będzie wtedy powód. Taką mam nadzieję. Dziękujemy bardzo.